Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszym gościem jest Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dzień dobry, witam panie marszałku. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie marszałku, początek nowego roku, początek, no już tak, porządny początek, że tak powiem, pierwszy kwartał powoli dobiega nam końca. To był początek roku, to zawsze jest rozmowa o pieniądzach na dany rok. Wy w urzędzie marszałkowskim raczej nie macie powodów do zmartwień, bo ogłosiliście, mówiliście o tym, że to będzie dobry, to jest dobry budżet. Chwalicie się tym, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Tak, to prawda. Muszę powiedzieć, że pewną satysfakcją napawa nas to, w jaki sposób udało nam się ten budżet poukładać na rok 2023. Po raz pierwszy w historii samorządu województwa dolnośląskiego mamy rekordowy budżet, bo 2 miliardy 300 milionów złotych, to jest o kilkaset milionów więcej niż w poprzednich latach, ale co jest szczególnie istotne, to to, że budżet poukładaliśmy w sposób absolutnie racjonalny i odpowiedzialny, co skutkuje tym, że mamy nadwyżkę finansową. To znaczy nie dość, że mamy ogromną ilość inwestycji na Dolnym Śląsku, bo samych inwestycji to jest 950 milionów, 955 milionów złotych zapisanych na inwestycje w tym budżecie, to pomimo tego ogromu inwestycji infrastrukturalnych, pewnie za chwilkę będziemy o nich konkretnie tutaj sobie opowiadać, pomimo że jest ich tak wiele, udało nam się wypracować nadwyżkę budżetową, nie robimy tego za kredyty, nie zadłużamy się. No, jest to element takiej polityki, którą wspólnie na zarządzie sobie założyliśmy, że nie chcemy zadłużać Dolnoślązaków, tylko chcemy właśnie w taki sposób odpowiedzialny podchodzić do tematów inwestycji, więc szukamy środków zewnętrznych, mamy dużo środków europejskich, które bardzo nam pomagają, mamy dużo środków rządowych, które bardzo nam pomagają i dzięki temu jesteśmy w stanie, dla porównania, w 2018 roku, kiedy też jako Prawo i Sprawiedliwość przejmowaliśmy władzę w województwie dolnośląskim wspólnie w koalicji z bezpartyjnymi samorządowcami, wtedy zadłużenie województwa dolnośląskiego wynosiło 610 milionów złotych. Dzisiaj to jest nieco ponad 220 milionów złotych. No praktycznie z roku na rok o kilkadziesiąt, czy wręcz o ponad 100 milionów złotych, to z roku na rok zadłużenie maleje i to jest oczywiście powód do dumy. Jednocześnie mamy też świadomość, że w najbliższym czasie, kiedy zaczniemy korzystać jeszcze szerzej z pieniędzy europejskich, będziemy musieli mieć środki na wkłady własne, więc tak naprawdę to też przygotowujemy się do ich wydatkowania i do zagospodarowania pieniędzy na te wkłady własne. No robimy to właśnie po to, aby w taki sposób odpowiedzialny poukładać ten i też przyszłoroczny budżet. Czyli tak, deficytu nie będzie. Mówicie, że spłacacie, mówi pan, że spłacacie kredyty. Zapewniacie wkład własny, chcecie mieć zapewniony wkład własny do projektów unijnych i blisko miliard złotych na inwestycje. Dużo tych inwestycji będą? To będą kilka dużych inwestycji, czy to będą różne inwestycje mniejsze? Oczywiście jest cały szereg inwestycji, ale jest też kilka flagowych. No, niedawno udało nam się z powodzeniem zakończyć inwestycje na Polanie Jakuszyckiej. Ci, którzy lubią biegać na nartach czy spędzać czas w górach, wiedzą, jak bardzo ważny to jest ośrodek sportu w skali całego kraju, ale to jest już za nami teraz końcówka prac. Natomiast to jest taki symbol tego, że chcemy stawiać na duże i odważne projekty. Takim dużym, odważnym projektem, co prawda z zupełnie innego sektora, jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. I tutaj też już duża część środków jest zabezpieczona w tegorocznym budżecie na te pierwsze prace. No tutaj też muszę powiedzieć, że oczywiście my już od jakiegoś czasu przygotowujemy się do tej inwestycji. Pozyskaliśmy działkę, zabezpieczyliśmy też środki, rząd zabezpieczył środki w specjalnej uchwale. Natomiast z pierwszego przetargu, który ogłosiliśmy, no, te kwoty, które zostały nam zaproponowane, były bardzo wysokie. I oczywiście my mogliśmy się na to zgodzić po to, żeby, jak to się mówi, wkopać łopatę przed wyborami, albo przynajmniej, jeżeli nie wkopać łopatę, to się pochwalić, że ten proces jest zaawansowany. No ale właśnie dlatego, że podchodzimy do spraw finansowych racjonalnie, no to ogłosiliśmy przetarg ponownie na nieco innych zasadach i to spowodowało, że te oferty, które wpłynęły już po kolejnych kilku miesiącach, są zdecydowanie niższe. Dlatego no, takie decyzje czasami są konieczne po to, aby dbać o portfele Dolnoślązaków, czy generalnie o budżet nasz wspólny wszystkich Dolnoślązaków. Podobnie sytuacja ma się w kwestiach infrastrukturalnych. Był też taki czas, kiedy
ceny za remonty czy budowę nowych dróg lub linii kolejowych też poszybowały w górę. My staramy się racjonalizować zadania w przetargach i dlatego też w tej chwili no, już po raz kolejny ogłosiliśmy i za chwilę będziemy kończyć procedurę przetargową na obwodnicę Boguszowa. O tym się mówi od kilku miesięcy. No, ale właśnie dlatego, że musieliśmy do tego podejść ponownie, po to, aby nie nadwyrężać naszego budżetu. No, bo oczywiście zawsze... Czyli trochę takie szukanie do skutku. Dokładnie. Natomiast zawsze możemy zrobić tak, jak robi się to w Wałbrzychu, gdzie wieża widokowa za tam około 10 milionów złotych, z tego co słyszałem, gdzie w Szczawnie-Zdroju, pewnie nawet może troszeczkę niższa, no ale jednak też spełniająca bardzo podobną funkcję, blisko 4 razy tańsza. Tak? No, my nie chcemy iść drogą tak jak Wałbrzych, gdzie za wszelką cenę chcemy realizować pewne projekty. My je na koniec zrealizujemy, może kilka miesięcy później, ale przy okazji nie zadłużając Dolnoślązaków. Uważa pan, że jeżeli jakiś projekt okazuje się zbyt drogi właśnie to, a szukanie do skutku tańszej oferty nie przynosi efektów, to nie wiem, zrezygnować z takiego projektu, czy odłożyć go mocniej w czasie? Można zmienić na przykład specyfikację. Jest wiele sposobów. Można, tak jak w przypadku procedury przy Dolnośląskim Centrum Onkologii, przy Nowym Szpitalu Onkologicznym, zorganizować no, serię spotkań, grup roboczych z potencjalnie zainteresowanymi partnerami, aby więcej wykonawców zainteresowało się podejściem do tego przetargu. Sposobów jest dużo i my z nich korzystamy na poziomie samorządu województwa i dlatego między innymi w tej chwili już trwają prace na linii kolejowej do Karpacza, na linii kolejowej do Świeradowa, na liniach, które były zrujnowane przez wiele, wiele lat, a my ponownie do nich przystąpiliśmy. Udało nam się uzyskać racjonalne kwoty na przetargach i realizujemy je. I mam nadzieję, że podobnie będzie z obwodnicą Boguszowa. Pierwszy przetarg został już, jeśli dobrze pamiętam, to ten termin na wpływanie ofert minął. To jest pierwszy przetarg na ten fragment z serpentynami. Natomiast drugi przetarg, bo podzieliliśmy to zadanie właśnie ze względu na optymalizację, podzieliliśmy to zadanie na dwa etapy. Drugi etap, czyli samo obejście Boguszowa, na dniach ma być też ogłaszany przetarg na tą właśnie drugą część w trybie zaprojektuj i wybuduj, bo tak przeanalizowaliśmy, będzie po prostu korzystniej dla samorządu województwa. Panie marszałku, to pana zdaniem samorządy, które mówią, że muszą się zadłużać, bo nie mają na inwestycje, które szukają pieniędzy w ten sposób, to mało racjonalnie podchodzą do tych inwestycji czy do budżetu? Nie, no ja zakładam, że każdy samorządowiec stara się podchodzić racjonalnie do swojego budżetu, natomiast trzeba szukać źródeł zewnętrznych do finansowania projektów. Trzeba realizować te projekty, które są naprawdę najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców, a nie te, które przyniosą efekt wyborczy, bo będą takim można powiedzieć, jakimś wodotryskiem, który się spodoba mieszkańcom, ale który może nie jest najbardziej pilną potrzebą. No, czyli zamiast, nie wiem, budowy fontanny, remont drogi na przykład. No chociażby, tak? No to jest pewnie przykład. Tutaj mamy fontannę w Wałbrzychu, która też była komentowana jako taka niezwykle no, kosztowna inwestycja, wybrana co prawda przez mieszkańców, ale faktycznie dosyć droga. No, natomiast ja, zasiadając w zarządzie województwa, też odpowiadam za troszeczkę inne sprawy, więc jakby nie jest moją rolą ocenianie tego, co wójtowie, burmistrzowie robią w swoich gminach. Natomiast kiedy my rozmawiamy o budżecie, czy z panią skarbnik na zarządzie, czy na komisjach, to nie widzimy tych problemów, które widzi bardzo wielu samorządowców, z reguły tych, którzy nie utożsamiają się z obecną koalicją rządzącą w Warszawie, więc czy z partią rządzącą w Warszawie. Więc wydaje mi się, że tutaj wiele takich jednak komentarzy związanych z tym, jak to źle jest samorządom, jest jednak podyktowanych pewnym, no ma pewną afiliację polityczną, tak, te komentarze. Panie marszałku, tutaj budżet województwa. Jeżeli chodzi o pieniądze, to tutaj przed nami spore wyzwanie, bo unijne środki, 11 miliardów złotych w nowej perspektywie, to kilka funduszy jak gdyby tutaj dla Dolnego Śląska. No i ogromne właśnie wyzwanie do 2027 roku, ta perspektywa od 2021. Dwa lata już minęły. Mało czasu nam trochę zostaje na zrobienie tego wszystkiego. Kiedy pierwsze konkursy? Kiedy pierwsze pieniądze mogą zacząć trafiać na projekty? To, żeby usystematyzować, bo w pierwszej części pan redaktor zapytał o budżet województwa, to jest ten budżet stricte na rok 2023, który jest budżetem pochodzącym z naszych podatków, z PIT-u, z CIT-u i tak dalej. I to jest ten budżet, z którego oczywiście jesteśmy, tak jak powiedziałem, jesteśmy jego skalą usatysfakcjonowani jako zarząd województwa, natomiast pieniądze europejskie, czyli no, te dotacyjne, które do nas już w tej chwili
chwili, można powiedzieć, płyną z Brukseli, no to jest właśnie budżet, który jest rozpisany na 7 lat tak naprawdę, 7 lat plus, powiedzmy, jakiś tam okres na ich rozliczenie, tak, N plus 3, taka jest zasada, że się jeszcze ma czas na rozliczanie tych projektów. Tak czy inaczej, to ponad 2 miliardy, grubo ponad 2 miliardy euro, czyli blisko 11 miliardów złotych. Najwięcej w historii obecności Polski i zarazem Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Mówiłem o tym, kiedy byłem tutaj po raz ostatni w tym studiu, że mało kto wierzył w to, że uda się właśnie takie środki nam wynegocjować, ponieważ no, nie ukrywajmy, jesteśmy nieco bogatszym regionem niż chociażby regiony na wschodzie Polski. Więc wiele osób mówiło, że ze względu na te statystyki, obiektywne statystyki, algorytmy, które uwzględniają właśnie poziom bezrobocia, rozwoju i tak dalej, że my będziemy mieli tych pieniędzy mniej. Bo po prostu nie daje mniej tam, gdzie jest lepiej. Dokładnie. Nam udało się wynegocjować dzięki ogromnemu wsparciu tutaj z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiele wizyt w Warszawie, wiele rozmów, zaangażowanie osobiste też pana i premiera, i ministra Dworczyka, to podkreślam na każdym kroku, bo nam naprawdę bardzo pomogli. Spowodowało, że faktycznie my no, mamy taki duży budżet unijny, mamy dużo pieniędzy do rozdysponowania też pomiędzy gminy, pomiędzy powiaty, ale nie tylko, bo też dla przedsiębiorców, dla uczelni, dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i tak dalej. I faktycznie, tak jak pan redaktor zauważył, mamy troszeczkę mało czasu w porównaniu z poprzednią perspektywą, dlatego że po pierwsze pandemia koronawirusa, później dużo zamieszania związanego właśnie z różnymi tam kwestiami funduszy europejskich spowodowało, że straciliśmy te pierwsze dwa lata. To znaczy budżet formalnie nazywa się na rok budżet Funduszy Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Mamy 23 rok i właśnie teraz w drugim kwartale tego roku rozpisujemy pierwsze konkursy, aby te pieniądze popłynęły do beneficjentów. Faktycznie dużym wyzwaniem jest, i to często podkreślamy na spotkaniach z samorządowcami, że już teraz muszą zabezpieczać środki na wkłady własne w tych projektach, muszą już mieć najlepiej gotowe projekty w szufladach, najlepiej oczywiście z pozwoleniami na budowę, a nie jedynie pomysły w głowie, które za chwilę mają dopiero gdzieś tam być zlecane do dokumentacji i tak dalej, więc samorządowcy od dłuższego czasu już też o tym wiedzą. 30% wkładów własnych trzeba zapewnić, natomiast my w tej chwili prowadzimy, i to też chcę bardzo mocno podkreślić, prowadzimy intensywne rozmowy z polskim rządem, aby te 30%, które teoretycznie gminy dolnośląskie, powiaty dolnośląskie powinny od siebie dołożyć do realizacji projektów, bo 70% właśnie idzie z tego budżetu unijnego, aby polski rząd z budżetu państwa pokrywał przynajmniej część tego 30% wkładu, bo nie każdą gminę, w szczególności tutaj właśnie na południu Dolnego Śląska, w subregionie wałbrzyskim, gdzie te gminy są troszeczkę biedniejsze niż w chociażby aglomeracji wrocławskiej. Nie każda gmina jest w stanie sobie pozwolić na wygospodarowanie właśnie 30% przy większych projektach. Więc tutaj cały czas jesteśmy w kontakcie z panem ministrem funduszy i polityki regionalnej, z jego zastępcami, więc myślę, że w przeciągu kilku tygodni będziemy mieli informacje na ten temat. Problem wkładów własnych to jest jeden problem, o których część samorządowców mówi. Część samorządowców, tu już trochę wracając do tego, co wcześniej rozmawialiśmy, część samorządowców też obawia się, czy zarzuca państwu, że te pieniądze będą w sposób nieczytelny, nierówny, w jakiś sposób dzielone. Nie wszyscy będą na równi traktowani. Jak pan odpowiada na takie zarzuty? Bo pewnie też do pana trafiają. Przyznam, że nie tak często, bo my, właściwie mówię nie tak często, ale tak naprawdę nigdy nie słyszałem w kontekście funduszy europejskich na Dolnym Śląsku opinii, że są one dzielone w sposób niesprawiedliwy, stronniczy, czy wręcz polityczny, jak to niektórzy próbują przedstawiać. Fundusze europejskie są dzielone według bardzo transparentnych zasad, według algorytmów, które czasami są bezlitosne. Nad ich wydatkowaniem, wcześniej nad ich kryteriami, ich przyznawania debatuje i decyduje komitet monitorujący, w skład którego wchodzą, zresztą kilka dni temu odbyło się pierwsze posiedzenie tego nowego komitetu monitorującego w ramach nowego budżetu, w którego skład wchodzą przedstawiciele bardzo wielu samorządów, które można powiedzieć delikatnie nie sympatyzują z obecnym zarządem województwa, czy z, tak jak powiedziałem, partią rządzącą w Warszawie, i naprawdę nigdy, znaczy jeżeli jest taki przypadek, że ktoś ma wątpliwości, że powinien dostać środki, a ich nie dostał, to ja takiego przypadku nie znam. Jeżeli się zdarzają, to najczęściej są one na drodze sądowej i to jest zupełnie normalna praktyka. To nie jest też nic takiego nadzwyczajnego, że czasami, kiedy jakaś gmina na przykład nie zgadza się z punktacją, no to idzie do sądu i bardzo często jest tak, że gminy część tych pieniędzy sobie, można powiedzieć w cudzysłowie, wyszarpują, a czasami
jest tak, że jednak nie są ich racje uznawane. Nie spotkałem się z takimi ostrymi właśnie, z takim ostrym stawianiem sprawy, że te fundusze europejskie, które na Dolnym Śląsku są rozdysponowywane, chociażby przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, że jakiekolwiek wątpliwości miałoby to budzić. Więc... Czyli jeżeli ktoś będzie mówił, jeżeli samorządowiec jakiś będzie mówił, że są środki unijne, ale my mamy utrudniony dostęp do nich, bo państwo są w zarządzie, państwo rządzą regionem, to no nie jest to prawda. To jest tworzenie pewnego rodzaju narracji, która ma być kalką tej narracji dotyczącej różnego rodzaju funduszy płynących z Warszawy, która też nie jest prawdziwa w moim przekonaniu. Natomiast próbowano jakiś czas temu wytworzyć takie przekonanie, że rząd daje swoim, takie hasła krążyły, no i teraz próbuje się jakby w zupełnie w oderwaniu od rzeczywistości, stosując taką no wręcz manipulacyjną tutaj strategię komunikacyjną, pokazać, że rzekomo coś tak złego, równie złego może się wydarzyć na Dolnym Śląsku przy okazji funduszy europejskich. Te komentarze pojawiają się dlatego, że część polityków po prostu traci swoje wpływy, część polityków nie może się pogodzić z tym, że zmienia się rzeczywistość wokół nich i stąd wiele takich nieprzychylnych komentarzy, natomiast absolutna większość samorządowców jest zadowolona, bo wiemy przecież, bo pracujemy na grupach roboczych z takiego kształtu funduszy europejskich, jaki my jako Zarząd Województwa zaproponowaliśmy i jaki zaakceptowała Komisja Europejska w grudniu ubiegłego roku. Grzegorz Mackowica, marszałek województwa dolnośląskiego, był gościem programu Studio Dziennik. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.